Pani mecenas, czy skomentuje pani to, co się wydarzyło? Nigdy nie miałam wątpliwości, że mój klient jest niewinny. Cieszę się, że wreszcie udało się to udowodnić. Czy wie pani, gdzie znajduje się pani klient? Skoro nie pojawił się na rozprawie, musiał mieć ku temu ważne powody. Być może nie ma zaufania do naszego systemu sprawiedliwości. Dziękuję. To jak to się stało? Nie wiedzieliśmy o spotkaniu na bazarze. Zresztą to nie leżało w naszej gestii. Zakierska powinna ustalić, gdzie ofiary znajdowały się przed śmiercią. Dalej mieliście współpracować. Ale ty wolałeś schyłką sabotować naszą pracę, jeździć po cygańskich koczowiskach. Tam na pewno znaleźliście tego świadka. Rodzice Bukano ją tam pokierowali. To dlaczego nic nie powiedziałeś? Nie sądziłem, że to jest istotne. Kordian. Chyba mnie przeceniasz. Wiesz, że nikt bezkarnie mnie nie oszukuje. I co zrobisz? Zabijesz mnie za to? Się panom na żarty zebrało. Nie jesteśmy w nastroju żartobliwym. Co z waszymi obietnicami, że nie dojdzie do rozprawy cywilnej? Sprawa się wymknęła spod kontroli. Byście nigdy jej nie mieli. To, że Bukano został uznany za niewinnego, nie oznacza, że Salus musi wypłacić polisę. Powinniśmy zacząć rozmowy o strategii procesowej. Kordian, proszę wyjść. Co takiego? No, my chcemy omówić dalsze działania naszej firmy i mamy obawy, że możesz o tym donieść osobom trzecim, bo jesteś niewiarygodny. No. I co? Byłam zajebista w sądzie, co? Widziałeś? Rozwaliłam ich po całości. Cześć. Z podziękowaniem. W czymś mogę pomóc? Nie. Trafi pan do wyjścia? Jak najbardziej.